Bardzo się cieszę, że pamiętamy o tej dacie. 81. rocznica powstania najważniejszej, największej w Europie tak naprawdę Armii Podziemnej. Pamiętamy szczególnie biorąc pod uwagę, że czasami zapominamy o tym, że ten pokój, który między innymi ci ludzie wywalczyli, no nie jest nam dany raz na zawsze, że szczególnie w tych trudnych czasach za wschodnią granicą, gdzie straszne rzeczy się dzieją, gdzie ta stabilność jest taka no, niepewna, musimy o tym pamiętać, szczególnie nie tylko w kontekście takim ogólnopolskim, polskim czy ogólnoświatowym, ale też tutaj w naszych małych ojczyznach. Też my jako samorządowcy przyszliśmy dzisiaj pod pomnik, aby zapalić znicz, położyć kwiaty, żeby też pokazać, że te daty w życiu też społeczności lokalnych, samorządowych są bardzo ważne. Tak, to myślę, że w latach 40. ubiegłego wieku Armia Krajowa, której powstanie właśnie wiąże się z tą datą 14 lutego 1942 roku, była największą podziemną armią wojskową nie tylko w Europie, ale myślę, że i na świecie. Był to wielki ewenement, że Polacy w taki sposób właśnie pod okupacją niemiecką, ale też w części wschodniej Rzeczpospolitej pod również okupacją sowiecką potrafili się tak zorganizować, żeby właśnie polskie państwo podziemne miało swoją własną armię podległą pod rząd londyński, gdzie też mieliśmy swoją organizację, można powiedzieć, w strukturach podziemnego państwa, a ta Armia Krajowa była takim największym elementem tego podziemnego państwa polskiego i myślę, że w naszej historii musimy o tym pamiętać, przekazywać z pokolenia na pokolenie, bo przecież to pokolenie młode, które wtedy walczyło o wolną Polskę, tej wolnej Polski po 45 roku żeśmy nie mieli, ale pokolenie AK-owców i sami AK-owcy doczekali już też niektórzy do roku 89 roku, gdzie wyzwoliliśmy się spod jarzma sowieckiego.